Witam Państwa 20 listopada. Zapraszam na krótki przegląd indeksu WIG20 DAX i S&P 500, oczywiście w kontekście technik Fibonacciego. Jeśli chodzi o nasz rodzimy benchmark, widzimy, że w rejonie zniesienia 100% poprzedniego impulsu podażowego ukształtował się lokalny punkt zwrotny. Wczoraj zwracałem uwagę na przedział wsparcia 2579,84. Dzisiaj ta strefa została przetestowana. Gdyby bykom nie udało się wybronić, byłaby to według mnie zapowiedź pogłębienia się ruchu korekcyjnego, nawet z możliwością przetestowania tutaj węzła 2537,41. Dopiero ta strefa według mnie odgrywa rolę tak zwanej pierwszej zapory popytowej Fibonacciego, ponieważ tutaj wypada już zniesienie 18,6 całego impulsu popytowego. Więc zwracam uwagę na przedział 2537,41, choć wcześniej również zniesienie 14,6 wspomnianego impulsu mogłoby z powodzeniem odegrać istotną rolę, a warto zwrócić uwagę, że wypada mniej więcej w tym miejscu, z którego bykom udało się zainicjować niezwykle silny impuls popytowy. I na kontraktach wygląda to w ten sposób, że doszło dzisiaj do naruszenia na razie tej znanej nam już strefy 2599-2603. W tej chwili to, co może trochę niepokoić, to takie widoczne problemy z zainicjowaniem ruchu powrotnego ponad ten właśnie przedział cenowy. Jeśli nie uda się dzisiaj przedrzeć ponownie ponad poziom 2603, będzie to według mnie zapowiedź konfrontacji w tym eksponowanym przedziale wsparcia 2578-84. Strefa jest istotna, w pobliżu przebiega zielona median line, również linia czerwona. Znamy zresztą już ten obszar z moich opracowań. Wydaje mi się, że właśnie takim pierwszym sygnałem wskazującym, że podaż umacnia się, byłoby dopiero zanegowanie węzła 2578-84. W pesymistycznym wariancie dla posiadaczy długich pozycji mogłoby to oznaczać nawet pogłębienie się ruchu spadkowego tutaj do poziomów cenowych pokazywanych, nazwijmy to w cudzysłowie, przez tą strzałkę. To jest czerwona median line, gdzieś poziom 2540-45, choć wcześniej kilka zniesień wypada w korytarzu 2550-53, więc również na ten obszar cenowy warto by było zwrócić uwagę. A w pierwszej kolejności, tak jak sugerowałem przed momentem, istotną rolę powinna odegrać na wykresie strefa 2578-84. Jeśli chodzi o indeks DAX, na razie tym scenariuszem bazowym jest kontynuacja ruchu i test strefy 9390-9460, a sygnałem, że coś z tym właśnie wariantem bazowym nie układa się najlepiej, byłoby zanegowanie strefy 9020-9045. Potraktowałbym to już jako relatywnie silny, krótkoterminowy sygnał techniczny. I podobna opinia w kontekście S&P i znanej nam już z wczorajszego komentarza strefy 1766-69. Wczoraj kolejny dzień niewielkich, co prawda, ale jednak spadków. Chociaż jak widać, cały czas indeks S&P utrzymuje się w takiej bezpiecznej odległości jeszcze od tego i strefy wsparcia 1766-69. Można również zaryzykować stwierdzenie, że zanegowanie wspomnianego przed momentem węzła to również jakby oddalenie się, i to dość takie znaczące, prawdopodobieństwa sforsowania w najbliższym czasie tej kluczowej zapory podażowej Fibonacciego 1811-1817. Dziękuję bardzo.